Więc ogólnie, moi drodzy, dzisiaj mamy super, super film, dlatego mam lody, bo ostatnio też ktoś... Znaczy, dzisiaj spełniam marzenia w tym filmie, ponieważ jedna moja widzka poprosiła, żebym jadła lody, więc jem. Jem lody. A jeszcze dzisiejszy odcinek jest po prostu, mogę wam powiedzieć, sponsorowany przez Bestsellerki. Chociaż to za dużo powiedziane, oczywiście. Problem jest taki, że Bestsellerki skomentowały swój pierwszy film, jaki nagrały na kanał. I było to jakiś rok temu, troszkę może więcej. I powiedziały, żebym też to zrobiła i w swoim filmie, który będziecie mieli gdzieś tam wrzucony w opisie. Powiedziały: Zuza, zrób to też. No to jakby robię, ale to będzie totalna masakra, więc... Więc życzę mi powodzenia, będę jeść loda w międzyczasie jakby, więc... No i oczywiście, słuchajcie, będę wam komentować to na... Będę wam komentować to po prostu na bieżąco, co ja tutaj widzę, bo... Jakby ja już się boję, ja już się boję. Pamiętam, że mój pierwszy film to była kasacja. No ale ogólnie, no dobra, dobra, no dobra, zaraz się tym zajmiemy. Więc ogólnie, hej, cześć, z tej strony Zuza z kanału Kulturalna Szafa. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, weźcie coś do jedzenia. Najlepiej lody, bo będziemy nagrywać moją reakcję na mój pierwszy film. Jakoś tego nie widzę. Jakoś czuję, że będzie źle. No ale jeżeli jesteście zainteresowani, żeby zobaczyć, jakie tipy bym sobie dała w przeszłości, a może jakbym została tak, jak jestem, tak jak byłam, znaczy się, to... O kurde, znalazłam go. O, jest źle, ja jest źle. Dobra, okej. Okay. Więc oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak smakują lody Magnum Double Caramel, na razie jest git, ale jeszcze nie doszłam do karmelu. I jeszcze, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co widziałam na temat swojego pierwszego filmu, to oczywiście zapraszam. Jakby śminka mi zeszła, no to jakby sorry, ale ja nie, więc... Dobra. Pierwsza rzecz. Ta miniaturka. Jakby... Powiem wam, że nie jest źle, bo ja ich nie robiłam, wtedy robiła mi je Magda z Epic Page'a, więc nie jest źle, jest nawet spoko, ale równocześnie też później patrzę, jak ja moje robiłam i już nie jest tak dobrze, jak było. Więc pierwsza miniaturka nie jest zła, ten różowy, nawet spoko. Dobra, odpalamy. Ja nie mogę, nie. O. Dobra. Okay. O Jezus, Zuza. To nie będzie odpowiednie wejście na taki film. Hej. O Boże. No więc słuchajcie, dopiero zaczęłam i pierwsza rzecz, od razu wam mówię. Pierwsze moje filmy były nagrywane tabletem, tym, na którym teraz to oglądam, więc słabo. Rokowo montowałam to w Windows Media Player, więc też słabo. Miałam nieogarnięte długie włosy, więc też słabo. I kadr był okropny. Okropny był kadr. O Boże, Zuza. No słabo. Słabo, stara, słabo. Hej. Hej wszystkim, na imię Zuza. Tutaj Zuza. Hej. I słuchajcie, już i... Jeszcze ja nie mogę. Dobra, więc słuchajcie. Kolejna rzecz, nuty z biblioteki YouTube'a. Jest dobrze, jest dobrze. Z tej strony Zuza, powinniście mnie znać z vloga Uper. Mówię mega cicho, mega cicho. Gdzie wystąpiłam gościnnie w oddaniu. Jest ten montaż okropny, zobaczyć, jak porywam zdania. Przed kamerą i okazało się, że czuję się bardzo spoko. Przed kamerą się czuję spoko, widać Zuza, widać, czy się czujesz. Kanał, czemu by nie założyć kanału? No i założyłaś. No nie? Proszę. No i dlatego tutaj właśnie stoję. Te przejścia, to takie pip. Pierwszy filmik. Nie znacie mnie jeszcze tak bardzo, ale oczywiście zacznę od recenzji, bo głównie będę się zajmować recenzjami i tym głównie się zajmuję u siebie na blogu. I będzie także nie tylko recenzjami. Ale cicho mówię. Chcę się zajmować recenzjami komiksowymi i do tego jeszcze mang, anime, filmu. Wszystkie, co mnie interesuje, wszystkie, co oglądam, wszystkie, co... Nie wiem, czy to kadr, czy co? Czy może schudłam w międzyczasie? Wszystkie, co lubię. I chcę wam właśnie o tym opowiedzieć. Chcę wam pokazać, jaki jest mój świat i głównie na tym będziemy się skupiać tutaj, na moim kanale. Jest za ten kadr. Jeżeli interesuje was,
co myślę na temat kasacji Remigiusza Mroza, o której będziemy mówić dzisiaj, to zapraszam. O Jezu, ale urywam! Jest to, że ale wiesz, co jest najlepsze? Że już od samego początku mówiłam, jeżeli jesteście zainteresowani, co myślę, to zapraszam. To jest dobre, to jest dobre. Powiedzmy piąty w całym moim rankingu gatunków. Może szósty. O, że... Serio? Jak ktoś mnie słucha. Chodzi o to, że po prostu spójrzcie na to z mojej perspektywy, na tą powieść. Jest tak, że podchodzę do niej, jakby podchodzi do niej osoba, która nie jest zafascynowana kryminałami i jakby nie czyta ich za dużo. Jednak to nie jest równoznaczne z tym, że na przykład nie znam pewnych schematów, którym się rządzą kryminały i to nie jest tak, że bardzo łatwo mnie zaskoczyć, bo ja czytam bardzo dużo książek i dzięki temu znam schematy, jakie są. I ważne jest to, żeby właśnie zaprezentować bardzo oryginalnie. Drugą rzeczą, na którą chciałabym zwrócić uwagę, jest to, że mamy tutaj do czynienia z thrillerem prawniczym, który rozgrywa się w Polsce, a nie często znajduje powieści polskie o prawnikach. I to szkoda, bo... Jezu, ale powiem wam, że zero energii we mnie w tym filmie. Jakby to jest totalnie jakby coś innego niż... Kłamstwo, nie chciałam. Niż jest teraz. Idąc dalej, po pierwsze jest mężczyzna, syn. I widać, że to jest, widać, że to jest pierwszy film, bo totalnie inaczej przed kamerą. Ja się czuję przed kamerą, widać. I jego syn zostaje znaleziony w mieszkaniu z dwoma trupami. I co z tego wynika? Bo w sumie, słuchajcie, na narzędziach zbrodni są jego odciski i wszystko wskazuje na to, że to on zamordował te osoby. Tylko, że po pierwsze, on się nie przyznaje, po drugie, on się przyznaje. Nie mówi, że on nie mówi ani, że to zrobił, ani, że tego nie zrobił, a do tego jeszcze mówi, że nie zna tych osób. Więc halo, halo. Co się tutaj ale dzieje? Ale halo i co się tutaj dzieje w ogóle? Co stało? Ale montaż jest okropny, no naprawdę. No i właśnie w tym momencie pojawia nam się Chyłka, Joanna Chyłka, czyli jedna z innych w Warszawie, która po prostu pracuje na kancelarii w Polsce. Razem ze swoim aplikantem, który dopiero tak naprawdę rozpoczyna swoją przygodę z prawem, takim prawem już w praktyce, a nie tylko w teorii, tak jak miał na studiach. Mamy tutaj taką tajemnicę, taką zagwozdkę, taką łamigłówkę, że takiej łamigłówki nawet nie spotkacie w krzyżówkach. W gazetach, w krzyżówkach nie ma łamigłówek. Czy coś. I to jest to super. Powiem wam, że dobrze, że się wycofam z tego PIP, bo to jest słabe bardzo. Kryminały, przynajmniej według mnie, kryminały, thrillery, na to polegają, żeby zaskoczyć czytelnika i nie tylko tym, jaką łamigłówkę mają do rozwiązania, nie tylko tym, jaka zagadka się tutaj pojawia, ale też tak miałam nieogarnięte włosy bardzo. I tutaj wchodzimy w kolejny aspekt. I też makijaż był taki. I po prostu, słuchajcie. Niby się nie zmienił za bardzo, ale jednak. Świetnie skonstruowany bohater. Chyba przegięłam trochę. Nie kryminalny. A dzięki temu, że to się oświetlenie dzięki. Wyobraźnie. Stwierdzone info. O Boże, tutaj już wiedziałaś, jak wrzucić tekst. Zaprezentować. Gratuluję. Także czym do nich mega sympatię. Dzięki temu nie mamy tutaj do czynienia z jakimś takim gliniarzem. O, słuchajcie, nie mamy tutaj do czynienia z gliniarzem z Beverly Hills, tak? Nie mamy tutaj gościa, który jeździ i szuka mordercy i super, i on szuka i fajnie. I ma pewnie jeszcze psa do pomocy i pomaga mu jakaś piękność w wysokich szpilkach. I on ma z nią romans i jest w ogóle fajnie, jak ja byłam ubrana na tym filmie, wiecie, to jest takie... Dlaczego ja miałam białą koszulę wtedy na sobie, to mnie zastanawia, wiecie, bo tak... Ksiądz się pewnie też pojawia. Akurat w tej powieści, czyli w tym świetnym, tyle że prawniczym. Jak wy mogliście mnie lubić wtedy? Postaci. Mamy postaci tak naprawdę z krwi i kości, które mówiłam cicho, mówiłam totalnie bez ładu i składu. Do tej rzeczy, o której chciałabym powiedzieć, czy do realizmu. Było okropnie to zmontowane. W tej powieści świetny i już tak mówiłam moim znajomym, że ta powieść przypomina mi lalkę Bolesława Prusa, gdzie... No bullshit, hashtag no bullshit. Zuza zna swoje ja wiem, życie. To dziwne. Ja wiem, że kryminał, trailer przypomina mi lekturę szkolną, licealną, ale no, ten Prus coś napisał dobrego. Nie? I przypomina mi to właśnie Bolesława Prusa. Przykro mi, że musieliście to oglądać. Mam taki realizm i to jest super, że... Przykro mi, że Remek to obejrzał. Sorry, Remek, jakby. Budynku ze nie wiedziałam, co wtedy robię. Idzie sobie za bardzo. A te lody są bardzo dobre, jakby się tutaj. Polecam. Jeżeli lubicie karmel, to. Z którą stronę się kieruje i dzięki temu, gdybym mieszkała w Warszawie, a niestety nie mieszkam w Warszawie, to. Niestety nie lubisz Warszawy. Mogłabym na przykład wyjść i pójść tą samą drogą. I pewnie dotarłam do tego samego miejsca, które jest opisane w powieści, i byłoby to takie super, że mogę po prostu poznać, wejść w ten świat, który wykreował. Wykreował Mróz, bo jest tak realistycznie i tak muzyka super, tak głośno, ja mówię za cicho. To jest świetne i to jest po prostu niepowtarzalne i mam nadzieję, że w innych jego powieściach jest również tak bardzo realistycznie jak w tej. Bo serio, bo to daje myślenia nad tym, jak można kreować postacie, jak można kreować w ogóle świat. I
i sama wyobraźnia nam wtedy tak mega pracuje, bo i samo wejście w tych bohaterów jest takie, rozumiecie, takie, że serio, że oni naprawdę mogliby istnieć, mógłbyś obok niego przejść. Akurat obok Chyłki, mógłbyś obok niej przechodzić, albo mógłbyś przechodzić obok Orańskiego, obok jej aplikanta. I co? O Jezu. I co? Co byś to powiedział? Jest najgorszy teraz moment na świecie. Jestem Zuza. Czytałam tą książkę. Fajnie to radziła się z sprawą. Nie chcę na to patrzeć. No. Pozdrawiam wszystkich, tak, z kancelarii. O Zuza. To boli. To boli. Wyglądała pewnie moja rozmowa z Chyłką. Wyglądajcie, bo boli. Tak. Tak dobrą bohaterką, tak, słuchajcie, o tym nie mówiłam i to jest przykre, ale ta precyzja będzie w ogóle chaotyczna, bo pierwszy raz nagrywam, słuchajcie, to jest w ogóle masakra, że ja nie umiem tego jeszcze robić, ale słuchajcie, będzie chaotycznie, ale będzie super, mówię wam, gwarantuję, jak coś to zwrot hajsu. Chyłka jest gwarantuję, że kobietą, która to nie zagwarantowałaś, jak na standardy kobiety, w świecie, w literaturze to jest serio bardzo brutalna, bo ona się nie cacka. To jest tak, że ona mówi, że tak będzie. Już się nudzi, wiesz? Ona działa zimną krwią i to jest super, że ona tak świetnie sobie film robi się w tym prawniczym świecie. I to jest właśnie w niej super. No a towarzyszy Irański, który jest trochę mniej super, ale wciąż jest bardzo sympatyczny i wciąż jest fajnie. Skoczam lada. Z nim koresponduje, fajnie się o nim czyta i fajnie się zgłębia jego świat, ale jednak wciąż całość coś spadło. Całość tworzy mi się, wydaje, Chyłka w tej powieści. Ona robi tą książkę. Ona robi tak naprawdę całą tą prawniczą akcję. Jest ciężko, Zuza, jest ciężko. Ona tak pcha do przodu. Ale paznokcie miałam ładnie zrobione, ładny kolor miałam na pewno. Jednak zawsze miałam gust, jeżeli chodzi o paznokcie. Dzisiaj nie ma pomalowanych. Kto będzie miał z nią świetne dialogi i będzie ale wiecie będzie co? Się z nim sztykać. Tak, ja miałam kiedyś syf na półkach. Żarciki, podtekstiki, takie rzeczy. Teraz jest ładnie, teraz jest wszystko ogarnięte, a wcześniej to jakiś syf tutaj był w ogóle. Współczesny. Nie dojdzie z akcja, nie dojdzie, mamy kryminał po prostu świetnie wykreowany, świetnie. I ten kadr, jaki okropny. To już do tego dochodzą ci bohaterowie. Zuza, czemu taki brzydki kadr zrobiłaś? To ze stresu, wiecie? Może to ze stresu. Znaczy mój kadr teraz też nie jest idealny, nie? Ale cała otoczka, ale tutaj to jest świetne. To jest świetne, to jest po prostu świetne. A chyba najlepsze jest zakończenie, które wciska w fotel i jest takie, co? Ale wiecie, to nie jest takie co, które wy macie przez całą powieść, czyli że na przykład jak to mogło się stać, i dlaczego to się stało, i co? To jest takie bardziej co? O Jezu, jeszcze dodać efekt tego co? No a później już kończy się książka i wciąż macie to co w głowie i chyba to jest najlepsze na zakończenie tej recenzji, że ta powieść po prostu zostaje wam w głowie. Remigiuszu, zrobiłeś powieść zostaje się w głowie i na pewno sięgnę po inne twoje powieści. Przepraszam, nie poczytam ani jednej kolejnej książki Mroza. I tylko teraz pytanie, po którą powieść sięgnąć? Tyle ich wydałeś, że już sama się gubię. Po co ty bip? Coś świetnie wykreowanego, co za pasa? Świetnego, barwnego. Dobrze, że z tego zrezygnowałam, naprawdę, bo to jest mega ważne w powieściach kryminalnych. I to na tyle. To na tyle. Jeżeli ale powiem wam, że jest... Jeżeli wam się spodobała, no to oczywiście kliknijcie suba. Na dole. Będę je teraz zbierać, znowu zaczynamy. Będę je zbierać, zbieram suby, no cały czas zbieram. Kliknijcie okejkę. Mam nadzieję, że moja gadanina nie była. A się wyrenderowało słabo, bo się tnie obraz w pewnych momentach. No i do tego mam nadzieję, że montaż będzie jakikolwiek i wszystko będzie jakoś po prostu wyglądało tak, żebyście byli zadowoleni, tak żebyście miło to oglądali, miło mnie słuchali. Więc zapraszam do oglądania innych moich filmików, które na pewno się niedługo pojawią i które bardzo chętnie dla was nagram. A jeżeli byście chcieli, żebym coś dla was nagrała, to oczywiście powiedzcie w komentarzu na dole. Jeżeli mnie oglądacie, to jest naprawdę jakby, na przykład, to jest dramat, to co ja teraz oglądam. Albo jeżeli wam się coś nie podobało, to bardzo chętnie posłucham jakikolwiek rad, bo jak wiecie, ja dopiero zaczynam i nie wszystko wyłapię, ale brwi miałam chociaż dziękuję jeszcze raz za oglądanie, no i oczywiście do zobaczenia. Ojejku, ale byłam urocza na końcu, do zobaczenia. Miałam do zobaczenia. Dobra, słuchajcie, nie? Jakby podsumowując. To jest dramat. Znaczy, słuchajcie, dobrze, że ja się trochę zmieniłam. Dobrze, że ja troszkę
troszkę inaczej teraz nagrywam, troszkę też w innych programach, też mam inny sprzęt i to wygląda o wiele lepiej, to jest to akurat, naprawdę muszę przyznać, że to wyszło mi na plus. Twarz mam cały czas tą samą niestety, więc to wyszło mi na minus. Jeżeli chodzi o moje włosy, wyszło mi na plus, jeżeli chodzi o mój styl ubierania się, wciąż niby ubieram się tak samo, ale nie wiem czemu miałam koszulę tam założoną. Nie wiem co miałam w głowie wtedy. Może wróciłam z jakiegoś egzaminu na przykład, może mogło tak być, mogłam wrócić z jakiegoś egzaminu i dojść do wniosku, że ej, dzisiaj to nagram. To trochę chyba za dużo miałam czegoś na twarzy, nie wiem czego, ale czegoś może być, że miałam za dużo, bo to, a może to światło tak padało, no nieważne. Ważne jest to, że tak, podsumowując, mój pierwszy film był dla mnie, jakbym ja to obejrzała, to ja bym to wyłączyła, jakby jeżeli chcecie wiedzieć, znać moją opinię, gdyby to był jakikolwiek kanał inny, nie mój, tylko jakiś kanał, który po prostu sobie znalazłam gdzieś tam na YouTubie i bym kliknęła w ten film, to już nigdy więcej bym tam nie wróciła, więc jesteście chyba masochistami, że kliknęliście subskrybuj, albo może po prostu wierzyliście, że się zmienię i widzicie, i teraz się zmieniłam i jest super i jakby widzicie, i się zmieniłam, znaczy twarz wciąż jest ta sama, no ale kadr zmieniłam, widzicie, sprzęt zmieniłam, widzicie, jakby lepiej mówię o tych książkach, bo tutaj to totalnie było nieinteresujące, było tak nudne, było takie, o Boże, o co tutaj chodzi w ogóle? Nie wiem, sam mój własny film mnie znudził, więc, a najczęściej te moje filmy mnie nudzą, które teraz wychodzą, więc więc gratuluję wam, że zostaliście, bo ja bym nie została. Jakby tyle w temacie w sumie, nie? Ale polecam Lody Magnum Double Caramel, bo są świetne, naprawdę mega dobre i tak mega dobrze się je, jeżeli chodzi o rostowanie mojego filmu, więc moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie jakieś reakcje na inne moje filmy, to dawajcie znać i oczywiście, no dawajcie znać mi w komentarzu, nie? Więc klikajcie na ten czerwony przycisk subskrybuj, bo pamiętajcie, że zbieram suby, już to w pierwszym filmie powiedziałam, bo muszę je zbierać, więc zbieram suby, tak? Okej, więc i dawajcie łapkę w górę, oczywiście też, moi drodzy, no czekam na wasze reakcje, bo jestem po prostu ciekawa, czy mam nagrywać więcej takich filmów, że po prostu sobie gadam albo coś komentuję, bo mogę, bo czemu nie? No i oczywiście to wszystko powiedziałam raczej, chyba tak, więc oczywiście, moi drodzy, zapraszam do kolejnych filmów i na razie! But the summer is gone.